No. Dobrze, dzisiaj jak widzimy mamy ubranego dziczka. Dziczek nam reprezentuje nasze ciało, co prawda nie do końca, bo to całość waży około 20 kg, więc bezwładność czegoś takiego jest znacznie mniejsza niż ciała ludzkiego, stąd będzie się bardziej odbijał od uderzenia. Od uderzenia czym? Oczywiście nie będę się bawił wrogiego, nie będę, a może mnie skusi. Chodzi o noże. Noże dalej, troszeczkę rozwijamy temat. Ostrzegania przed nożami i przed pewnym podejściem do samoobrony, do obrony koniecznej, do używania narzędzi i w ogóle do możliwości pojawienia się narzędzi w takim starciu, bo niekoniecznie one muszą się pojawić po naszej stronie. O tym często się zapomina. I odniesienie do kilku, nie wiem jak to nazwać, zarzutów, stwierdzeń, że już koszuleczka sporo daje, już jest ciężej przeciąć. To jest jeden zarzut, drugi taki, że nóż, jakiego używaliśmy, nie miałem kompletnie pojęcia, co to za nóż, bo dostałem go od naszego operatora. Dał mi jakiś nóż, no ładnie wygląda, no ale co z tego, nie? Dużo rzeczy ładnie wygląda, a okazało się, że jakiś niby świetny spiderko, coś tam. Więc na dzisiaj mamy, co mamy? Taki nożyk, taki o. Co to jest za nóż? Nie mam żadnego pojęcia. Na wystawie w Biedronce za 14,99, o ile mnie pamięć nie myli, kupiony. Także nic specjalnego, coś takiego, co każdy może mieć dowolnie pod ręką, może być, dowolnie może mieć to pod ręką, może być w coś takiego wyposażony. No jak widzimy, to jest jakiś, chyba był jakiś niby survivalowy, jak widzimy. Idealny, żeby coś tam wykrawać, przecinać, odcinać jakieś różne rzeczy, ale ogólnie dostępny tani nożyk, 15 zł może być. I druga rzecz to jest coś takiego. Wygląda niby fajnie, Rambo i tak dalej. To nie jest drewno, to jest jakiś plastik. To jest ze Skaju. Stare, kupione przez Bartka. Przez mamę. Z 13 lat temu kupione przez Batka w księgarni za, o ile dobrze pamiętam, 20 zł. Za 20 zł. I zobaczymy, czyli nóż, no jakiej on może być jakości, do jakiegoś tego, nie wiem, Spider-Man czy Batmana to się pewnie nie umywa. Nie mam zielonego pojęcia. Moim zdaniem nie jest to zbytnio istotne. Pierwsza rzecz. Koszuleczka. Mamy, jak wygląda cięcie takim nożykiem. Podobno cięcia są nieskuteczne, niegłębokie, a jak mamy koszulkę, to praktycznie nie ma się czego bać. Więc ja nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, bo szkoda mi. Bo ten dzik jest, oczywiście nie upolowaliśmy go na potrzeby filmu, nie grasowaliśmy po lasach. Zamówiliśmy w skupie dziczyzny. Także później go będziemy jeść. Nie niszczymy czyjegoś obiadu. Niszczymy swój własny obiadek, bo będę jak Obelix, pieczyste. Także wybierzemy sobie miejsce, dwa cięcia, szyneczka, gdzie jest więcej mięsa i tutaj żeberka. Tu, gdzie mamy kości i jak to będzie wyglądało. Zatem dwa cięcia tym nożykiem. Raz, cięcie przez kości. Dwa, bardzo proszę, koszulka strasznie dużo zatrzymała energii. Szynka. Podwiniemy rękawki. Jak wygląda szynka. Cięcie było dość mocne, jednak nie będzie się umywało z siłą generowaną przez naprawdę wzburzoną osobę, która będzie chciała zrobić nam krzywdę, tak? Naprawdę z pełną mocą, kiedy to będzie cięcie. To się nawet nie umywa. Tutaj mamy żeberka. Jak widzimy, zatrzymało się na kościach. Tego dobrze nie będziecie, jak sądzę, widzieć. A może zrobimy zbliżonko. Na ile to widać. Tutaj już mamy kość.
tam gdzie jest czubek noża. Nie wiem na ile dokładnie to widać. Okostna. Ha, batek. Ups. Bartek zapina telefon, telefon działa i całe szczęście, bo bardzo go lubię. Okostna jest lekko ponacinana, okostna jest uszkodzona. Kojarzycie kiedyś, na pewno spora część z was to, spora część z was tego doświadczyła. O, odrobina pomoc, o pomocy. Robin czasem też jej potrzebuje. Kojarzycie czasami jak biegacie i bolą was piszczele. Jest taki, takie zjawisko. Czego tak boli? Po prostu jest nierównowaga napięcia mięśniowego, złe sterowanie nerwowo-mięśniowe i mięsień piszczelowy przedni, najczęściej ten, jest zbyt mocno napięty, on się nie relaksuje, uciska okosną. I to są takie bóle, kiedyś to miałem, że ciężko jest postawić nogę. Tak boli, tak bardzo boli. Zwykły ucisk mięśniowy na okostną. Wyobraźcie sobie, jak to zaboli. Tak? O, już jakaś mucha się pojawiła. Wyobraźcie sobie, jak to zaboli. Także nóż z Biedronki za 14, bodajże 99 i za jakieś 20 zł. Cięcie. Już wiemy, że koszulka niespecjalnie chroni przed cięciami. Nóż za 20 parę zł. Także mamy to samo miejsce, mięciutkie. Ta część pójdzie na gulasz, jak sądzę. Podwijamy rękawki. Podwijamy rękawki, cięcie w poprzek. Nóż za 20 parę złotych. Cięższy, cięcie trochę głębsze. Również nie było z pełną siłą. Nie musiało takie być. Cięcie tutaj po kościach. Tu już widzimy przez kości. Nie przez kości, ale w przestrzeń międzyżebrową akurat trafiłem. Tu jest trafione żebro, jak widzimy. Tu jest trafione żebro, jak widzimy, zobaczcie, jest dość głęboka, głęboka szrama. Popatrzcie, na tyle wchodzi nóż. Kość została przecięta, ostrze wpadło w przestrzenie międzyżebrowe. Tutaj organy wewnętrzne, poważnie, zobaczcie, jak to wygląda. Tyle lekko docisnąłem. Złamane żebro, organy wewnętrzne, poważnie uszkodzone od... Proszę zbliżenie. To cięcia. Tak? Koszuleczka. Koszuleczka, cięcia i tak dalej. W testach, które są prowadzone gdzieś tam, pokazują na przykład na żelach balistycznych, cięcia, że są nieskuteczne, że takie pacnięcia są nieskuteczne. Drobne cięcia były dość mocne. Teraz co do drobnych takich sznitek, samym nadgarstkiem. Sznitki nie są głębokie. Oczywiście, że nie. Cięć samym nadgarstkiem. Co działa na niekorzyść tego ostrza? No, nie jest specjalnie stworzone do takich lanciętych, bo tu się wszystko będzie ześlizgiwało. Jeśli zrobię w ten sposób. Samym nadgarstkiem widzimy. Może nie wygląda to groźnie, ale jak się ktoś kiedyś ciachnął w palucha, to wie, że boli. A sam szok związany, jeśli macie podejście, że takie ruchy nic wam nie zrobią, to sam szok związany z tym, że jednak coś tam się stało, psychiczny, że o kurde, pomyliłem się, to już jest ta chwila, kiedy potem idzie cięcie. Przepraszam, pchnięcie. A pchnięcia, widzimy cięcie, co zrobiło? Pchnięcie przechodzi na wylot. Raz. Popatrzcie, jakie były szanse na trafienie w przestrzeń międzyżebrową. Znowu. Może trafię w końcu te żebro. Nie trafiłem, czułem, że poprzecinałem, ale nóż się ześlizguje, bo po kozie jest twardsza, on sobie znajduje miejsce. Głębokość, przypominam, głębokość rany śmiertelna to jest
około 5-6 cm, bo na takiej głębokości za klatką piersiową znajduje się serce. Oczywiście, jeśli jesteśmy wypakowani, kulturyści, i klatę mamy grubości mojej nogi, a są tacy, no to oczywiście troszeczkę mocniej trzeba ciachnąć i troszeczkę jest to głębiej. Ale dla przeciętnych osób 5-6 cm, dlatego kiedy mówiłem, że przy mocnym pchnięciu, jeśli odbędzie się ono tutaj w bechy, gdzie nie ma żeber, ręka przejdzie na wylot i pomacamy kręgosłup, nie była to przesada, nie była to przesada. Co do żeli balistycznych, ten problem, że jeśli robimy test na takim malutkim kawałku żelu balistycznego, jego bezwładność jest bardzo mała, stąd nóż będzie odbijał dużo energii noża, będzie się po prostu odbijała, tak? To wszystko będzie sprężynowało, on będzie odskakiwał. Już na takiej sztuce mięsa ważącej około 22 kg widać, jakie są głębokie rany, głębokie cięcia. Teraz zwiększmy tą masę razy 4, czyli porządnego mężczyzny wytrenowanego, ważącego blisko 90 kg, tak? Te rany będą głębsze, bo bezwładność jest większa, więcej energii przejdzie, mniej się odbije. Tu widzimy przy każdym cięciu, to się wszystko bujało, tak? Tyle jeśli chodzi o ochronę koszulek przed cięciami, przed takimi samym nadgarstkiem. Pewną ochronę jakąś tam drobną stanowią, pomijalną, ale nikt na ulicy nie będzie nas atakował w ten sposób. Nikt. Nikt. Chyba, że ktoś się będzie chciał tam pobawić, jak zobaczy, że nas zaciął, to nie wiem, sam się wystraszy albo po prostu ponapawa się swoją wielkością. Jeśli nie będziemy go dalej denerwować, to sytuacja się dalej może rozejść już mniej groźnie, ale jeśli ktoś będzie zdenerwowany, to czeka nas przynajmniej to. Minimum to. Ja nie byłem zdenerwowany, po prostu sobie tak na 3/4 mocy machnąłem, a może i nawet mniej. 3/4 w takich niewzburzonych warunkach. Jak jest człowiek zburzony, to jest tyle. To tyle. Następne tematy, wiem, że na początek ruszyłem dużo, ale może, żeby nie rozciągać zbytnio nagrania, poruszymy następnym razem. Tak mi się wydaje, bo może zapomniałem, nie wiem, ostatnie 4 doby codziennie spałem tylko po 3-4 godziny, to jeszcze jestem przerywany. I po 10-12 godzin za kółkiem, także jak mi się coś pomieszało, to drodzy hejterzy, liczę na was, na pewno mi powiecie. To tyle. Dlaczego to? Dlaczego to wszystko? Dlaczego to? Musicie uważać, bo często w komentarzach jest, no bo ja wnoszę nóż do obrony. Tak, ale ktoś go może nosić do ataku. To sama sprawa się tyczy gazów pieprzowych, spray pieprzowych, żelów pieprzowych. To nie jest tylko do obrony. To jest narzędzie. Jak zostanie wykorzystane, to zależy od używającego. Są wykorzystywane do ataku. Napastnik podbiega, pryska w oczy, robi co chce. Zabiera kosztowności, wrzuca ofiarę do bagażnika. Oczywiście, jeśli to jest kobieta, mężczyzn raczej nie ma potrzeby, a kobietę, no niestety, w niezbyt czystych zamiarach. I takie rzeczy się dzieją. I sprzęt, który wy możecie uznać za obronny i traktować go jako amulet, że mam go i nic mi się nie stanie, może tak to nie zadziałać, bo to może się obrócić przeciwko wam, bo ktoś będzie również wyposażony, to primo. Jeśli nie macie perfekt opracowanego wyciągania, używania danego sprzętu, czy to jest to, czy to jest gaz, może stać wam zabrany, wykorzystany przeciwko wam. A szybkie wyciąganie to też nie jest gwarancja tego, że będziecie mogli go użyć, bo trzeba wyprzedzić ruch napastnika, bo jeśli on zacznie nas atakować, to możecie sobie go szybko wyciągać, ale jak nie będziecie mieli czym wyciągnąć rękami, bo będziecie się nimi zasłaniać przed uderzeniami w twarz, i to naprawdę mocnymi, to też go nie wyciągniecie. Także to są te wszystkie sprawy, które musicie wziąć pod uwagę. O tym będzie jeszcze kolejne nagranie, ale to jest to, na co musicie uważać. Naprawdę nie wierzcie, że koszulki, ubrania dużo mogą zmienić. Oczywiście, jeśli napakujemy się
wilgachną kurtką z kożuchem. Oczywiście, że tak, ale pchnięcia i tak nie zatrzyma. Aha, uwaga, tu mam mięso, ludzie mówią, że no ale jest skóra, jest coś. Tego dzika dostałem oskurowanego, nie przemyślałem faktu wcześniej, ale na ściągniętej skórze przetestowałem ten nóż. Skórze z dzika, niesamowicie twarda, zapytajcie kogokolwiek, kto przy takim mięsie pracował. Mniej więcej takim ruchem przebijałem jego skórę. Tyle wystarczyło, żeby przebić jego skórę, dostać się do mięśni. Tu akurat teraz trafiłem na kość. Siła nie była zbyt duża, więc nie przeszło, ale takim ruchem przedziurawiałem takim nożykiem za 15 zł skórę z dzika, która jest znacznie grubsza niż nasza. Tu aż się boję. Tak? Także bardzo uważajcie i przemyślcie dokładnie te rzeczy. Weźcie je pod uwagę, jeśli będziecie chcieli walczyć, podjąć starcie w samoobronie. Czy nie warto czasem jednak pójść do domu? Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.